Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Isander. Zapraszam na kolejny odcinek z gry Evolve. Tym razem tak, moi drodzy, zagramy Krakenem. Nie będę tu już dłużej przeciągał, ponieważ przed chwilą włączałem jeszcze nagrywanie i nie chcę, żeby tutaj gracze zbyt długo na mnie czekali. Nie mam pojęcia, w co tutaj inwestować. Po prostu zainwestuję sobie na razie w pierwszy skill i oczywiście te szybsze pochłanianie jedzenia, czy tym szybsze jedzenie sobie wybiorę, żeby jak najszybciej ewoluować i pokazać Wam jak najwięcej. Bardzo mnie ciekawi, jak gra będzie wyglądała Krakenem. Cóż takiego twórcy tutaj dla nas przygotowali. Po raz pierwszy gram tą postać. Przed chwilą właśnie udało mi się go odblokować. Powiem Wam szczerze, dużo nie potrzebowałem, żeby wygrać chyba z 6 meczy Goliatem, żeby to odblokować. Ok, już Wam nie przeszkadzam, oglądajcie tutaj filmik instruktażowy z Krakena. To gain armor and evolve. Kraken can climb almost any surface. Use airburst to travel faster. This ability recharges over time. Kraken will fly towards the direction you're moving. Lightning strike unleashes a powerful electrical blast. Banshee mines are great for ambushes and home in on nearby targets. Aftershock deals heavy damage to any nearby targets. Vortex pushes hunters away while dealing damage. Wow. Powiem Wam szczerze, wygląda to bardzo interesująco. Podejrzewam, że nie będę potrafił na początku tutaj grać po tym Krakenem i będziecie mieli z czego się pośmiać. Ale w sumie to też chodzi, tak? Chodzi o zabawę. Od razu lecimy szybko. W którym kierunku, tam troszeczkę posłałem na zmyłę, a my udamy się tak naprawdę w tym kierunku. Pójdziemy sobie tędy. Taki sam mamy tutaj, widzę, opcję, jeżeli chodzi o to wykrywanie, tak, o węch. Wow. Oż kurde. Tak to wygląda. Po prostu po naciśnięciu spacji zaczynamy unosić się w powietrzu. Po prostu latamy. Lewy kontrol musimy użyć, żeby upaść na ziemię. Wow, 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 wow. Tutaj nie chciałem się aż tak bić bez przesady. Ale wygląda to na razie bardzo ciekawie. Widzę, że ten kraken jest bardzo mobilny. Zobaczmy, jak wygląda to uderzenie piorunów. Wow, kurde. Niezwykle efektownie. Ale też czuję, że niestety nie zdążymy się nacieszyć, chyba że jednak uciekniemy. Ups. Jednak nie uciekliśmy. Zbyt daleko i chyba jednak się nie nacieszymy. Grą Krakenem, bo... No jednak. Może nam się uda stąd uciec. Szybciusieńko. Wycofujmy się stąd. Jak to wygląda ładowanie tego? Pewnie tak samo, tak, dokładnie tak samo jak w przypadku Goliata. Tutaj nad pod celownikiem mamy takie paseczki wokół tego półkola i one nas informują, ile mamy tych leapów, tak, czyli skoków. Jak to wygląda w tym przypadku? Wycofujmy się lepiej stąd i to dosyć szybko musimy się stąd jednak wycofać. Ponieważ walka na pierwszym poziomie ewolucji to raczej nie ma najmniejszego sensu. Zresztą interesuje mnie też inne skille, które posiada Kraken. Jak na razie, jak zwykle, jestem pod wrażeniem tutaj tej gry. Jest bardzo po prostu taka grywalna, powiem Wam szczerze. Myślałem, że będzie z tym gorzej, ale jest niesamowicie grywalna ta gra. Mam tutaj problemy niestety ze sterowaniem. Aha, musimy przytrzymać lewy kontrol. O nie, znowu mnie dopadli. To akurat nie jest zbyt dobre. Z tego co widzę, to my atakujemy po prostu z dystansu wszystko. Nie musimy się zbliżać jak Goliat, tylko możemy wszystkich naszych przeciwników tutaj smarować z dystansu. Pięknie to wygląda. Ciekawe, jak to wygląda z ich perspektywy właśnie łowców.
podejrzewam, że nie zaciekawię. Nie dość, że bestia tu jeszcze taka latająca. No niestety. Ale mój tutaj brak umiejętności gry to bestią jest widoczny. Goliatem to akurat bym ich tutaj bez jakichś większych problemów rozłożył. Na tyle, żeby przynajmniej się wycofać. A tu niestety mam problem. Troszeczkę długo się ładuje ten skill. Powiem wam szczerze. O, możemy się z tym na szczęście wycofać. I tak też zrobimy jak najszybciej. Może nam się to uda. Jeszcze. Bardzo szybko możemy się przemieszczać. Co w początkowym właśnie fazie gry jest niezwykle przydatne. Może nam się jeszcze tu uda awansować w jakiś sposób. Chociaż raczej bym na nic specjalnego nie liczył. Ponieważ dosyć kiepski start tutaj mieliśmy. No nie, są zbyt blisko, nie zdążę zjeść. A tym bardziej ewoluować, a to jest jedyny sposób, żeby odnowić życia. Co jednego odnowienia. Ciekawe jak to właśnie wygląda z perspektywy łowców, jeżeli chodzi o ślady, które zostawiam, jeżeli ja unoszę się w powietrzu. Bardzo ciekawe. Wow, wow, tutaj nie chcemy być. Wiem, czym to się kończy. Ta bagienka akurat nie jest nam przyjazne zbytnio. Spróbujemy rozwalić tego stwora i się na nim pożywić. Ale niestety chyba to nam się znowu nie uda. No niestety. Ale nas dopadli, szybko się z tym wycofujmy, zanim postawią. Tam postawili sobie, ale i też spróbujemy dopaść. Skoro mamy możliwość ataku właśnie z tak daleka, to czemu by jej nie wykorzystać? Wow, wow, wow. Uciekajmy jak najszybciej. Kurde, muszę mieć na pewno radochę. Mają praktycznie martwego stwora na widelcu. Ja się stąd jak zwykle spróbuję wycofać, żeby troszeczkę odnowić życia. Punkty zdrowia. Co my tutaj właściwie mamy? On jakoś tak dosyć szybko potrafi się przemieszczać, tylko jeszcze nie jestem pewien, jak ja to właściwie robię. Że ja się tak szybko przemieszczam. Kurde, same te stwory jakieś takie... Wow, co to jest? Co to za roboty? Skąd one się w ogóle wzięły? Kurde, niepotrzebnie to było. To było bardzo niepotrzebne, te ptactwo, które tu wyposzyłem. Uda nam się? Dokładnie. Mam nadzieję, że nam się uda ewoluować. Pięknie. I jakiś nowy skill sobie zobaczymy. Aftershock. Sorki, że daję tak wszystko w jeden skill, ale po prostu chcę mieć jeden, a porządny. Niż tak kilka. I właściwie nie wiem, czy to do czegoś się nadaje. Nie zdążyłem niestety sobie odnowić kompletnie. Podejdźmy trochę bliżej i wyładujmy z tego aftershocka. Niestety, ale to prawdopodobnie będzie nasz koniec już. Dokładnie. Raczej tu już nic więcej nie zrobimy. Jeszcze raz aftershock. Nie mam pojęcia, jakie to im obrażenia tu zadaje. Ale wygląda na to, że coś im tutaj tak robi. Jak duży obszar to jest, nie mam pojęcia. Ale teraz jesteśmy bardzo blisko i dokładnie padł. O, widzę, że i ten oderwał. Czyli jednak dosyć spory ma obszar działania.
No i niestety to już jest nasz koniec, ale nie dużo nam brakowało, żeby ubić ostatniego Huntera. Cóż, myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o ten filmik. Jak widzicie, bestia jest naprawdę fajna, fajne ma umiejętności. Szkoda, że nie udało nam się tego wygrać. No ale cóż, tak jak mówiłem, pierwszy raz gram to bestią i wiecie co? Zrobię teraz tak, że nagram jeszcze jeden filmik z gry właśnie Krakenem, tylko wcześniej troszeczkę sobie postaram się nim potrenować, poznać skille i pokażę wam, jak to działa, jak troszeczkę lepiej się po prostu gra to bestię, jaki jest mniej więcej jego potencjał taki dla początkującego gracza. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie tego materiału i zapraszam na kolejny. Cześć!